Z Old Trafford, czyli z Teatru Marzeń, witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami fantastycznie zapowiadający się spektakl. Dzisiaj Manchester United gra przeciwko Sewilli. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Zobaczmy, jak ustawiona jest na dzisiejszy mecz ekipa Sewilli. Zespół zagra w jednym z wariantów 3-4-3, tym chyba bardziej ofensywnym. Tak, to istotnie taka trochę bardziej agresywna wersja z drugą linią przesuniętą do przodu. Ustawienie do gry otwartej, mające wiązać przeciwnika daleko od bramki. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Romelu Lukaku. Jest Lingard. Czy będą prowadzili? Skutek. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Jess Lingard. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. United prowadzi. Ciekawe, jak przeciwnicy, którzy wznowili grę, teraz się zachowają. Ben Yedder. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Romelu Lukaku. Paul Pogba. Alexis Sanchez. Lukaku. Pogba! Pablo Sarabia. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Koniec ataku, nie będzie zagrożenia. Piłka poza boiskiem, rozpocznie za moment bramkarz. Romelu Lukaku. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Alexis Sanchez. No i gracze Sewilli teraz przy piłce. Daleko wybijają. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Nolito. Roque Mesa. Wspaniale przechwycił. Alexis Sanchez. Nemanja Matić. Alexis Sanchez. No, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Pogba. Romelu Lukaku. Rashford. Rashford! No, to byłaby niesamowita bramka, gdyby trafił z tak ostrego kąta. Trochę jednak zabrakło szczęścia. Ale chyba mógł poszukać innego rozwiązania. To nie była łatwa sytuacja do strzału. Lukaku, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Pogba. Paul Pogba! Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę.
byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Strzał w poprzeczkę, piłka odbiła się i wpadła z impetem do bramki. Tak, trochę szczęśliwie, ale bardzo ładnie to wyglądało. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Ever Banega. Marcus Rashford. Escudero. Nolito. Ben Yedder. Spójrzmy, atak Sevilla. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Wychodzą do kontrataku. Lukaku. Dobre, skuteczne podanie. Alexis Sanchez. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Jesus Navas, Banega. Genialne podanie. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pablo Sarabia. Jesus Navas. Pablo Sarabia. Jesus Navas. Ben Yedder. Obronił, to była ładna główka, ale gola nie ma. Rzeczywiście strzał znakomity, tyle że golkiper świetnie sobie z nim poradził. Marcus Rashford. Lukaku. I Alexis Sanchez. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Fantastyczny strzał! Doskonale podszedł do tego rzutu wolnego. Obrońcy nie zablokowali piłki, bramkarz nie zdążył. No i jak widzimy, piłka w siatce. Fantastyczne uderzenie z wolnego. Nie spodziewałem się tak kapitalnego strzału. Bramkarz bez szans. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Ever Banega. Gabriel Mercado. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Jest Selingard. Czerwone diabły mają okazję. Zdjęli mu tę piłkę z nogi. No strzela! Strzał został zablokowany. Dobre, dalekie wybicie. Nemanja Matić. Ma miejsce, by dośrodkować. Nemanja Matić. Jest gol! Taki strzał! Z takiej odległości jestem w takim samym szoku jak bramkarz. Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery.
Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. 4-0 po pierwszych 40. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Groźnie, ale zdążyli na czas. Aj, teraz strata. Escudero za plecy obrońców do Nolito. Przyjęcie bardzo słabe i strata piłki. Chris Smalling. Romelu Lukaku. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Out dla Manchester United. Alexis Sanchez. Oddalają grę od strefy obronnej. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak, jak grał w pierwszej, to mamy murowanego kandydata na zawodnika meczu. Świetnie mu idzie, dwie bramki. Piłka idealnie za plecy obrońców. No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Pogba. Phil Jones. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Pablo Sarabia. Ever Banega. Mają teraz trochę miejsca. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, poukładać szyki obronne. Od autu zaczną piłkarze United. Sevilla dokonuje zmiany. Phil Jones. Pogba. Lukaku. Jesse Lingard. Lukaku i do Pogby teraz. 100% szansa Pogby. Nie zdołał oddać strzału, stracił piłkę, ale nadal jest groźnie. I piłka wybita do przodu. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ben Yedder. Udało mu się minąć obrońców. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No i mamy bramkę. Obawiam się jednak, że to i tak wiele nie zmieni. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Jest 4-1, to różnica klasy. Strata raczej nie do odrobienia. Sanchez. Romelu Lukaku. Może spróbować szczęścia. Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Jest Selingard. Słabo kryją, no i będziesz... Może spróbować uderzenie na bramkę. Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego, jak dla nich ewidentny karny. Dobrze, zdecydowanie w ataku Sevilla. Matić. Piłka wzdłuż linii bocznej. Romelu Lukaku. Nemanja Matić. Out dla Manchester United. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty.
Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Nieporozumienie i strata piłki. Ładnie po skrzydle. Jesus Navas. Pablo Sarabia. Dobrze, do przodu. Jesse Lingard. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Może coś jeszcze z tego będzie. Martial. Lukaku musi to trafić. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Ależ piękna cała ta akcja. Seria podań, doskonałe wyjście na pozycję i fantastyczne wykończenie. Lepiej nie można było tego zrobić. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Banega. Kier. Pablo Sarabia. Przejęli piłkę, popatrzmy. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Jesse Lingard. Fellaini. 100% okazja Sancheza. Nie będzie bramki, skuteczna interwencja obrony. Atakują wzdłuż bocznej linii. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Romelu Lukaku. Jest Lingard. Romelu Lukaku. Strzela! Świetnie blokuje obrońca. Ostatnie 180 sekund przed nami. Jesse Lingard. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Przegrywający myślę, że chcieliby zakończyć tę męczarnię, ale muszą się jeszcze pomęczyć kilka minut. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Vázquez. Escudero. Sergi Gomez. Ever Banega. Dogranie na bliższy słupek. I sędzia kończy. Tak jest. Zwycięstwo.